Witajcie moi drodzy, Ned z tej strony, ruszamy. Zostały nam ostatnie dwa wyzwania. Endless Armor Challenge i ostatnia wisienka na torcie Kick Only Challenge, który zobaczycie w kolejnym i ostatnim odcinku tej serii. Więc działamy. Endless Armor Challenge. Co my tutaj mamy? Christopher. Zobaczymy, czy Christopher poradzi sobie ze swoim zadaniem, ze swoim celem. 14 aren. Czy ogólnie wszyscy będą mieć zbroję? Aha, czyli to się... Trzeba trafić w konkretne miejsce i można na hita wszystkich powalić. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Teraz tak, z racji tego, że będziemy walczyć z przeciwnikami, którzy będą mieć zbroję, ja bym chciał włócznie, zdecydowanie włócznia, i pójdziemy sobie w tarczę i potem w uderzenie. Dlatego, że tutaj powalenie przeciwnika będzie dość istotne. I co więcej, mam nadzieję, że pozwoli nam zyskać nieco przewagi nad przeciwnikiem. Na razie nam to znośnie idzie całkiem, całkiem. No, gin wreszcie. Dobra, wszyscy pokonani. Ruszamy do przodu. Teraz na szybkości bierzemy shielda. I powoli, powoli zmieniamy się w gladiatora. Potężnego gladiatora. Co my tu mamy? To na razie prości przeciwnicy. O to chodzi, bo możemy trafiać w głowę, dzięki czemu będziemy omijać zbroję. A co za tym idzie, będziemy szybciej pozbywać się przeciwniku i szybciej levelować i zarosnąć siłę i robić miazgę totalną na tej właśnie arenie. Okej, okay, Fire Spear obowiązkowo. Niestety jedynym problemem, z którym nie jesteśmy w stanie się zmierzyć, mając włócznie, to fakt, że łucznicy mogą nas nieco kontrolować. O, trafili raz, ale zbroja nas ochroniła. No i kolejny poziom. O, z głowy. Czyżby? Myślę, że tak. GG. GG. Let's go, let's go. A już srebrne areny. To bierzemy teraz sobie tak, kopnięcie i potem lecimy sobie w shield bash. Czyli ja widzę samurai? Mam nadzieję, że nie. Spokojnie. No i ostatni przeciwnik. O, to mogło się źle skończyć. Się udało. Oj, udało się. Teraz jest moment. Piękny moment, kiedy odblokowujemy sobie shield bash. Czyli uderzenie tarczą.
Łucznicy, nie? I o to chodzi. Kładziemy. Będziemy sobie w razie czego dobijać wszystko. No, no, no. Patrzcie się. Idealnie, idealnie, idealnie. Odwracamy się i atakujemy z góry. No, konkretna kontra. No, powiem wam, że włócznie bester. To jest kontra na zbroję. O nie. O nie. O nie. To jest ten duży koksu. Do niego podejścia nie ma żadnego. Kompletnie żadnego. Ja nie bardzo mam, nie wiem jak sobie z nim poradzić i tu jest mój problem. Na pewno klon. Klona sobie weźmiemy. No i teraz liczymy, aż się uda. No liczymy, że się uda. Nie mam bladego pojęcia, jak sobie z nim poradzę. Jeszcze w pełnej zbroi. No nie, jaja sobie robicie, naprawdę. Oj, to się na razie udało. No, gin. O! Zginął, świetnie. Zobacz, już pan ginie. Pan już zaraz też zginie. I ostatni przeciwnik. Yeah! O, nie pukło. Spokonany. No, tak troszkę odważnie zagrane je było i jednak opłaciło się. Opłaciło się. No, jeszcze są ostatnie dwa piękne trofea. No to co? Skoro tutaj mam już odblokowane wszystko, to idziemy tak. Więcej energii. I potem pewnie jetpack. Teraz powalimy sobie dużego. Oj, duży szybko wstaje. Ale duży szybko ginie. No i rana dziewiąta. To tutaj, w co tutaj idziemy? Tu bym poszedł właśnie w jetpack. Dużo będzie łuczników. Ale możemy dzięki jetpackowi szarżować do przodu. A to fajnie się skaluje na włóczni. Teraz zeskoczymy do góry. Będziemy sobie wszystkich ziomeczków tu pościągali. Oni sobie spadną na dół. Poginął. A my się skupimy na najważniejszym. Czyli na pokonaniu łuczników. Czy to już wszyscy? Czy to już wszyscy? Dzień dobry, dzień dobry. Do widzenia. I ostatni. To jest to. Włócznie z jetpackiem to jest coś pięknego. Nie dość, że możemy precyzyjnie wybrać miejsce, gdzie chcemy trafić, to jeszcze możemy właśnie ominąć punkty, na których znajduje się zbroja. O, w takim razie, skoro nam tak dobrze idzie, to weźmiemy sobie więcej energii. No i ciśniemy. Ciśniemy. Tu nie powinno być łuczników z tego, co kojarzę. Tu się wszyscy między sobą wykłuką.
No, ostatnich dwóch panów. Zapraszamy do tańca. Ło! I dziękujemy za współpracę, panowie. Bardzo miło mi się z wami walczyło. Jeżeli spotkamy się na mieście, będę was mówić o samych superlatywach. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu. Diamentowa arena przed nami, moi drodzy. I co idziemy? Na pewno wy. Energy Recharge? To nie jest takie głupie. Red Flames. Nawet nie widziałem, że mam to odblokowane. Idziemy, tak. Płomienny oddech. W sumie tu nie wykorzystywaliśmy tego w żadnym challenge'u. A to jest dobry moment, żeby to zmienić. No. Powalczcie między sobą, panowie. Idealnie, ale nie zginąłeś? Nie zginął. Energia nam się skończyła. Uciekamy. Dobra, duży już nie ma armoru. No i został ostatni przeciwnik. Świetnie! No, na razie ta arena nie stanowi jakiegoś dużego zagrożenia dla nas. Pod tym konkretnym buildem. Zobaczmy ten Flame Breath, naprawdę. No, nie używaliśmy go, nie wiem, że go odblokowaliśmy. Czyli F mamy oddech. Ile on zużywa energii? Czyli jeden stack zużywa. Dobrze, będę pamiętał. Świetne to jest, naprawdę. Świetne. Okej, czyli co, jeden raptor tylko? Myślałem, że będzie więcej przeciwników. Aha, bo to są dwa raptory w zbrojach. Not good. Ojej, nie taki był zamysł. No faktycznie, bo nie mamy łuku, nie mamy niczego takiego konkretnego. Nie, no świetny jest ten oddech. To dopiero kontruje. Czyli łuku nam nie trzeba. Mam umiejętność, która bardzo dobrze spisuje się z raptorami. No to ruszamy do przodu. No to teraz tak. Fire Spritzless. Fire Resistance? Czy Recharge Rate? Weźmy sobie ten Fire Resistance. Nie wiem, na czym to polega. Że co? Aha, bo ja to mogę trzymać! To nie jest tak, że sobie kliknę. Bardzo dobre to jest. Tutaj mamy łuczników do zrobienia. To tak, najpierw robimy łuczników. No mówię, możemy zginąć i w niewyjaśnionych okolicznościach. Ale to co? Flame Breath chyba, nie? Dobre to jest. No to kontruje wszystkich, widzę. To kontruje wszystkich.
teatr płucznicy. I został gdzieś jeszcze jeden, prawda? Dokładnie, jest jeszcze jeden. Ale regeneracja energii jest wymagana pod ten tego typu bój. Duże leży? Czy mamy jeszcze ładnie, mamy jeszcze trzech z młotkiem. Czyli tak, tu powalamy? I co? Fire Breath! I ostatni przeciwnik gdzieś się nam kryje. Pokonany! Pokonany! Czyli teraz tak, ostatnia arena w challenge'u, ale myślę, że skoro tak dobrze nam idzie, to ciągniemy jeszcze. Zobaczymy, co ciekawego na nas jeszcze czeka na dalszych poziomach. To pewno zwiększamy recharge rate, czyli szybkość regenerowania się energii. No i z tym płomiennym oddechem możemy poszaleć, naprawdę możemy poszaleć. Widzę Raptora z takich nietypowych. Z nietypowych przeciwników to już mamy z głowy. Ej, tego ziomka to nie kojarzę, żeby z młotkiem już był wcześniej gdzieś. No i challenge complete! Dokładnie tak. Endless Armor challenge zrobiony, ale my kontynuujemy nasze działania. Keep playing. Idziemy do momentu, aż po prostu zginiemy. Na razie mamy tak dobrze skonstruowany build, że zobaczymy, do jakiej areny uda nam się dotrzeć. Na pewno recharge dwójeczka, rzecz obowiązkowa. I co, może byśmy zrobili jakieś 2-3 klony? Coś, co by dało nam to poczucie bezpieczeństwa. O nie, kick roboty. Co to jest? What the fuck? Co to było? Wow. Ale mnie prawie porobili. Nie. Zdecydowanie idziemy teraz w jetpack dwójkę. Tak jest. Jetpack dwójkę, a potem robimy dwa klony. Nie wiem, jakim cudem mnie w ogóle nie trafili, nie zabili. Bo mieliśmy bardzo dużo szczęścia. No zapraszam do tańca. Zapraszam, moi mili. Tu na razie wszyscy pokonani. Tu mamy łuczników do zrobienia. Ja was sobie wrzucę tu. Tu sobie wyskoczymy do góry. Powinniśmy. Tak jest. Dawno tego poziomu nie widziałem. Teraz was musimy zrzucić tutaj. Wy sobie tu wskoczcie. Ja mam nadzieję, że to będzie na tyle naszych przeciwników. Level complete? Jeszcze nie. Jeszcze coś na nas gdzieś czeka. Jednak nie. Jednak level complete. No dobrze. 17 poziom, 17 arena. Bierzemy sobie klona. Instead of creating clones, why not create more skill? Good one, summit patron! Papa, ożesz ty. Nie.
gin, 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 świetnie. Bardzo dużo szczęścia. Czyli co? To możemy tutaj jeszcze zainwestować nasze punkty. Albo szybsze wstawanie z ziemi. Power kick, to nie, nie, ma, nie mamy power kicka, bo to power kicka zostawiamy na sam koniec naszej serii. Bierzemy sobie extra life. Dodatkowy klon. I szalejemy. No, walnij młotkiem. I GG? Spłoniesz, nie spłoniesz? Spłoniesz! Victory! We have an endless supply of comments. You said that already! No, I didn't. Kolejny upgrade. Czyli L-klon? Nie, weźmy sobie ten get up. Czyli to szybsze wstawanie z powalenia. Mamy klony, mamy zapasy. Użyć na trudniejszych przeciwników. Co teraz mamy? O nie, mamy tych łuczników upierdliwych. Sami ucznicy zostali? No to wygląda. Chce nam tylko raszować, chociaż nie, możemy ich powalać. Dobra, niech płoną, niech po prostu płoną, bo to jest jedyna opcja. Muszę się energię zregenerować odrobinę. Chłopaki się widzę zabijają sami, świetnie. I ubijamy. Let it burn, let it burn, let it burn. O nie, 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 nie. O, fuck! Nie mam broni żadnej. Jak ja niby sobie z nimi poradzić? Ej, serio, mamy w ogóle jakąś broń? A mamy fire breath, dlatego jakby nie zginęliśmy, żeby zginąć. Bo urwało nam rączki. Tak jakby. Teraz tak, zużywać punkt na dodatkową kopię i próbujemy z Fire Breath przejść poziom, czy zużywam punkt na naprawę? Zróbmy sobie po prostu kopię dodatkową, no, a my sobie pobiegamy z Fire Breath. Czy z umiennym oddechem? A to jakieś koksy będą? Musimy zregenerować sobie nieco energii w jakiś sposób, czyli pocizować odrobinę naszych przeciwników. I uciekamy. Pięknie. Pyk. Chodźcie, chodźcie. I ostatni przeciwnik do pokonania. I to są areny tytanowe, a my bez rączek biegamy i robimy ich. No coś pięknego, piękny ten challenge, piękny. W tym momencie to my sobie dorzucimy. To co, klona?
Oczywiście, że klonarz, zginiemy, zginiemy, potem będziemy sobie dorzucać zbroję. Zobaczymy, gdzie dotrzemy, zobaczymy. Cały czas bardzo fajne poziomy. Aha, bo to są te chłopaki, co oni sobie tak latają dziwnie, nie? O, jest pierwszy zgon. Pierwszy zgon za nami. Bierzemy klona i ruszamy wreszcie do walki. Tak przystało. Ty, to shield bash na niego nie działa? Aliście mnie nie teraz mnie nie paratowaliście informacją. Nie, ja go trzeba podpalić. Decydowanie nie będę ryzykował na bliskie starcie z tego typu przeciwnikiem. Co, 22 arena już? Super. O, jetpack boty się zaczynają. Czy my będziemy ich czymś kontrować? Na pewno zbroję sobie narzucimy. I co? Niech się dzieje na nieba. Aha, czyli mamy te samuraje. Nie trafili, ale ja trafiłem. Okej. Dobra, zniszczony. Ten już nie ma rączki, także. Bejarem. Kończona. Co teraz? Uranium Arena. Skoro mamy Uranium Arenę, to idziemy w Armor? Klona? Naprawę? Klona. Zdecydowanie, to będzie długi odcinek, ale zobaczymy, jak wyglądają późniejsze nowi przeciwnicy. Będzie, jak ja ich trafię jakoś tam fajnie. Wow, 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 wow. Czy ja go trafiłem? A to wystarczy tylko dotknąć. O nie. O nie. Już mi się teraz to nie podoba. Dobra, ten już zniszczony. Został nam jeszcze jeden gagatek. Coś mnie trafiło w locie znowu. Potrzebuję więcej energii. No, zapraszam, zapraszam wszystkich w takim razie. Chodź jeszcze do kolekcji. Chodźcie, 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 chodźcie. Oj, oj, ale on jakiś tak od tyłu zaatakował. Nie! Panowie, panie, nie, dajcie spokój, jeszcze chwilę, jeszcze mi dajcie chwilkę. Kilku wrogów tylko zostało, naprawdę, tylko kilku wrogów zostało.
Ten spłonie. Tam jest jeden łucznik. Ten spłonął i zostało nam dwóch przeciwników. Świetnie. Nie spłonął? Oj. Gdzie jest ten nasz łucznik? Majster. A, bo to jak jestem blisko niego, to on ucieka. Takie buty. Pokonany? I ostatnich dwóch gadków. Jeden zrobiony i ostatni. Flame Breath. 23 arena już była konkretnym wyzwaniem. Pa, to teraz naprawa. Idziemy w naprawę. Po prostu. Ale patrzcie, jak naprawiam, to zbroja już też regeneruje, a to jest bardzo dobra wiadomość. Oh shit. To się teraz będzie działo. Koksów już mamy z głowy, teraz tak, musimy uciec. Musimy w jakiś sposób jeszcze tych koksów tam ściągnąć na dół. Tu nie mam pojęcia jak, bo nie, w ogóle nie nabijaliśmy poziomu na odbijanie strzał. A to by najlepiej tutaj zadziałało. Duży pokonany? Duży pokonany. Dobra, łucznicy. Archers? Let's go. O, nie mamy łuku. Nie mam nawet łuku odblokowanego. Dobra, jeden łucznik z głowy. Hej, tam wskoczyć. Po prostu w odpowiednim momencie. Spaść. To jest to. Czy ktoś jeszcze spadł po drodze? Jeden spadł. I ostatni. Ostatni. Wybrany. Kończymy go. Kończymy. Płoń. Jest. Arena 24. Yes, my probability model predicted its death. 25. No co, teraz chyba w naprawę trzeba będzie iść, chociaż powiem wam, poszlibyśmy może w ten miecz, odblokowalibyśmy blokowanie pocisków. Żeby w razie czego mieć taką alternatywę. Dobra, duży raptor padł. To jest świetna wiadomość. Haha, Flame Breath robi tutaj totalną rozrywę. Co to za koksu w ogóle? Jest pokonany. 25 arena. Victory. That was pretty cool. No i co teraz? Naprawdę może nie, ale z Block Projectiles zdecydowanie.
żeby mieć się czym bronić. A najlepiej, żeby właśnie odbijać pociski. Co to za boty jeszcze są? O, jaki skam. I to jest chaos potężny. Jaka to jest masakra. Pajączek pokonany. Nie ma czasu mi się za bardzo energię zregenerować. No zostały nam te duże roboty jeszcze do pokonania. O nie, nie. Dobra. Wstawaj, nie dawaj. Je trzeba po prostu podpalić. No i dobra, ktoś jeszcze żyje? Jak to jest w ogóle możliwe? Żeby ktoś tu jeszcze żył. Jest jeszcze jeden łucznik. No niestety musimy się naprawić. No musimy się naprawić. Naprawa. Chyba zbroi nam to nie przywróci. Okłady. No nic. Ale możemy biegać. Możemy hasać. O Jezu, tu będzie robotów. Mam jakichś łuczników czy coś? Pierdol, nie ma chyba więcej jakichś takich dziwnych rzeczy. Wow. Dawaj. Uciekamy. Podbijamy się do góry. Uuu, ale ja już nie mam tarczy. No jest gone, no jest gone. Jest gone, odpalamy klona. I ruszamy do przodu. No tak naprawdę to ten płomienny oddech robi robotę. Dla tego typu przeciwnika. Podpalony. No i ostatni jeszcze do zrobienia. GG. Teraz bierzemy upgrade właśnie Block Projectiles i będziemy musieli sobie swapować, bo bieganie z łukiem przy tak dużej ilości przeciwników jest bezsensowne. Johoho, tutaj też się dzieje sporo. Wpadnie lamy. W ogóle ktoś ginie. Chodźcie. No teraz chodźcie, chłopaki. Odbijamy sobie strzały, pięknie.
Wow! Ale w locie mnie dopadł. Oj, 28 arena, może być naszą ostatnią. Świetnie. Chodź, chodź, jomuś, chodź, jomuś. No, biegniecie do góry? Przyjdziecie tutaj? Opaki. Opoczki. Oj, oj, oj. Ten się skąd tu wziął? Dużo biegania, dużo uników. Tylko czy warto? No to jest pytanie, czy warto? Chodź, 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 chłopok. Miecz nie jest taki zły, jak się wydaje. Ja nie mogę go trafić. Miał, że się teleportował do lasera. Działo się teleportował do lasera. Chodź, 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 chodź. Może zginiesz. Mógłby zginąć. Jest! Naprawdę konkretne wyzwania są na tej arenie. Arena 29. Czy ja potrzebuję Fire Sword? Fire Sword nie jest tak średnio potrzebny. Ja potrzebuję zbroję. I klona. Najważniejsze, że odbijamy pociski. To tu będzie jeden wielki samuraj idzie. O, proszę strzelać, proszę strzelać. No nie zabiłem im serio. Spłonie, nie spłonie. No nie. Irytuje mnie ta gra bardzo, bo jest bardzo dużo skakania. Bardzo dużo kombinowania. Dobra, pajączek pokonany. Ty, nie masz wrogów? Czyżby się wyzabijali wszyscy? Ostatni został. Świetnie! O mój Boże. Udało się, udało się. 30 arena, nas 14 było do ukończenia challenge'u. 30 arena, moi mili. Oczywiście, że klon. Klon.
instead of creating clones, why not more skill? Good, one comment after. Tu się będzie dużo działo. Ja już to czuję, że tu się będzie konkretnie dużo działo. Okej. I Raptor już nie żyje. Więc tu trzeba dużo biegać. Tu trzeba po prostu cheezować, widzę, przeciwników. Żeby oni sami w zasadzie ginęli na zasadzie wpadania jakieś dziwne pułapki, lawy i tego typu rzeczy. Kto do mnie strzela i skąd? Nie wiem, co jest z nami poradzić, niby chłopaki. Jedyna opcja to jest tylko was rushować. No, to jest jedyna opcja, żeby zadziałać. No cokolwiek zadziałało na nich. Będzie skakał teraz jak... Nie wiem co. Nie skacz. O, nogę mi urwałeś? Nie, trafiłeś mi tylko. Ej, no przecież trafiłem. Daj, będziemy się teraz bawić. Baba Jaga. Dobra. Jeden hit jest. O, drugiego hita nie ma. Dobra. Nie, to nie, dawaj. No jaki upierdliwy przeciwnik. O, ale zrobiony, ale zrobiony. 31 arena. Kiedy to się kończy? Klon! Oczywiście, że klon. No chodźcie, no chodźcie panowie, chodźcie, zapraszam. Zapraszam w drugą stronę. Wszyscy spłoniecie. A, to było dobre. To jest wykorzystywanie po prostu pułapek. No to co? Jeszcze zostały nam dwa klony, które możemy zrespić. O, dwa raptory widzę, już mi się to nie podoba. Prawo, prosto do lawy. Prosto do lawy. No nic, walczymy w takim razie, walczymy dalej. Czy tu jest gdzieś jakaś skocznia na dole? Gdzieś coś jest. Zapraszam na dół. Zapraszam do lawy. Wszyscy zeskakują, piją i wszyscy się bawią. Aja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 j
domów. O, no i super. A nie, myślałem, że wpadnie do lawy.
do lawy? Jeszcze nie. Strzelaj, strzelaj. Proszę bardzo, pyk do lawy. I ostatni przeciwnik. Pokonany. Pokonany. Traciliśmy życia. Dwa. W sumie. Ale mamy, uwaga, 33. Insane. Insane level. Co? Po prostu bierzemy ostatniego klona, a potem ładujemy zbroję, tego typu rzeczy i niech się dzieje, coś się ma dziać. Super, kickboty, już widzę kickboty. Na pewno? O właśnie. Ci myślę, że pozbić raptorów. To jest podstawowa rzecz do zrobienia. Ja musi nam się zregenerować trochę stamina. Musimy trochę pocizować, poskakać sobie na spokojnie, ładnie. Wszyscy weszli do lawy? Prawie wszyscy. Dobra. Teraz walczymy w takim razie. O, przeżyłem, dobra. Stan zwycięzcą. Czyli teraz mamy już najtrudniejszy poziom aren dostępnych. To co? Więcej nie zrobimy. Bierzemy po prostu zbroję. Oj. Nie ma żadnych pułapek. Nikogo nie możemy zcizować na pułapki. Nie jest dobrze. Po prostu będziemy skakać, regenerować sobie staminę i będziemy z płynnego oddechu starać się coś ubić. Jedyna możliwość. To jest taktyka na tę arenę. Ale dostaliśmy, parcie się, bo zniszczyli nam armora na ręce. No to zapraszam ślicznie. No już dużo nie zostało tych przeciwników. O ty. Czyli już po zbroi. Wiekuje mi trochę takie bieganie, bo bym sobie powalczył szczerze, ale po prostu tak dużo przeciwników, że nie wiem kogo wybrać. Nie, dobra. Cheezujemy. Tarcza nas uratowała. Czekamy po troszkę. Chciałoby tego samuraja dopaść. Ten samuraj mnie denerwuje bardzo.
Wow. Uciekam, uciekaj. Mamy jeszcze trochę tarczy? Ja w ogóle nie widzę tej tarczy. Nie, no niby jest ta tarcza. Samuraj nie ma. Nic takiego w sumie trudnego nie ma. Możemy walczyć. Możemy wreszcie powalczyć trochę. Ale te koksy duże to też są trudne w wybiciu. To nie jest taki hop-siup. Zostało czterech. Pokonani, pokonani, stało trzech. Dwóch spłonęło i ostatni, walka. Teraz albo nigdy! Pokonany. Yeah, 34 poziomy. Naprawdę, 34 poziomy. Coś niepojętego. O, i to będzie ostatnia arena, z którą przyjdzie nam się zmierzyć. Tak obstawiam, moi mili. Albo armor, albo naprawa. Armor. Tak jest. Kickbot pokonany. Kickbot spadł, dobrze. I teraz sobie podbijamy strzały. Świetnie, dobrze. I ostatni łucznik. Up. Up. No, dawaj. Up. Up. Victory. GG. Oh no. All the robots died. It's okay, they'll be back. O, teraz będzie Dead Cube. Dead Cube to jest akurat problem dla mnie dość spory. Naprawdę spory. W łuk idziemy. W ogóle coś takiego blokowujemy. Czy naprawiamy po prostu i walczymy? Naprawiamy, naprawiamy, walczymy. Gdzie dojdziemy, tam dojdziemy. Holy moly. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie mamy szans. Patrzcie, co tu jest przeciwników. What the hell? GG. To już jest GG. Bardzo mi było miło. 36 poziom, insanie. To jest moment, w którym zakończymy nasze wojaże. Nie jestem w stanie przede wszystkim dojść. Na szczyt. Bo prawda jest taka, że muszę się dostać na szczyt. Dobra, to wy się tam tłuczcie chwilę. O, przeżyłem. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego, ale przeżyłem. Co tu się dzieje? Clone activated. Tak. Myślę, że nie jestem w stanie realnie po prostu ich zabić.
trzema łucznikami sobie nie poradzę. No i kogo ja bym nie był atakować? Z każdej strony strzały lecą. Łucznik z głowy. Teraz tego dużego trzeba będzie dopaść. I ostatni Agar. Is it? The laser raptor is just standing there. It is not alone. Armor. To tylko armor nam zostaje. Tylko armor. Co tym razem? Zero pułapek. Oj, dużo łuczników. Oj, będzie bolało. Tak. Może wykorzystał proszę tego raptora do moich celów. What the fuck, w locie mnie wszyscy kopią. Co tu się dzieje? Ten raptor widzę będzie naszym jedynym ostoją w walce przeciw przeciw całemu temu złu i tymi wszystkimi robotami. Klapaj, robocik. Sami sobie robota pozbyli, bo widzieli, że im przeszkadza. Mamy na pewno dwóch albo trzech łuczników, mamy dużych. Jednego dużego już mamy z głowy. Panowie, chodźcie tutaj na te pułapki, no. Jedyna opcja to was po prostu cheezować przy tych pułapkach. Chodź. Musicie zginąć na pułapce, bo inaczej nie ma szans. Niedźwiedź. Para pa pa pa. Jednak poszedł. Pa, pa, ra, pa, pa. No i co teraz? Victory. Die already. The human is refusing. Die already. Maybe not for the human. No, they should be panicking. No co, naprawa.
Jacie, co tu się wyczynia? Stał fire breath tylko. Ostatni klon, ostatnia arena. Nie widzę tego, naprawdę nie widzę tego. Tu już z bańki. Okej, tu już z bańki. Wow. 39 aren. Staje nam tylko na prawa. O i cześć. Szans. Naprawdę. No, zapraszam. Dobra, spadamy na dół, podbijamy się, to zginie. Yes, yes. No strzelaj. Dobrze. Na raptora musimy spaść z płomieniem. Czy coś wróciło do góry? Nie, nic nie wróciło do góry. Nie! Czyli jednak jeszcze jeden żył. Czy spłonął, czy nie spłonął. A to jest strzelające jeszcze. Nie ma szans. Koniec. Koniec. Moi mili. Z tego miejsca chciałbym podziękować każdemu, kto dotrwał do tego momentu.
Myślę, że te wszystkie areny to tylko świadczą o tym, że to była konkretna walka. Dziękuję wam się za uwagę. Stawcie komentarz, lajka i tytuły, które chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Pozdrawiam cieplutko z tej strony.